Dzień dobry, witam Państwa. Szymon Gilis po tej stronie Słowiańska Agencja Prasowa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie niesamowicie ważnym w historii kultury, szczególnie kultury wschodniej naszego narodu, naszego państwa, ponieważ będziemy rozmawiać o szeptuchach. O tych takich, które szeptają, a o czym szeptają, za chwileczkę się dowiemy od naszego rozmówczyni, bym bardziej powiedział, którą bardzo bym prosił, żeby się nam przedstawiła i powiedziała, kim w ogóle jest. Najtrudniejsze pytanie świata to jest prawdopodobnie, kim jesteś. I niedawno przeczytałam taką opowiastkę, dykteryjkę, kiedy dziennikarz, przytoczę ją, kiedy dziennikarz robił sondę i pytał napotkane osoby, co jest dla ciebie najgorsze na świecie? Co jest dla ciebie najgorszym wydarzeniem? No i osoby odpowiadały, że jedne mówiły wojna, tak, jakaś zdrada, śmierć bliskiej osoby. Myślały zawsze o jakichś wydarzeniach bardzo negatywnych, niosących negatywne emocje. Z takim pytaniem zwrócił się też do mnicha. Zapytał mnicha, co jest według niego najgorsze na świecie. Mnich, jak to mnich, spojrzał z wielkim spokojem na dziennikarza i zapytał, kim jesteś. No, nazywam się Simon Smith. Powiedzmy. Mnich, no to jest twoje imię i nazwisko. Kim jesteś? Dziennikarz odpowiada, no jestem dziennikarzem. Mnich znowu spogląda na dziennikarza wzrokiem pytającym. To jest zawód, jaki wykonujesz? Kim jesteś? No już jest trochę dziennikarz zakłopotany, więc myśli sobie, na pewno wchodzimy na inny grunt zupełnie. Czyli odpowiada mnichowi, no jestem, no człowiekiem jestem. Na co mnich niestety nie był jakoś szczególnie usatysfakcjonowany tą odpowiedzią i mówi, no to jest akurat twój gatunek biologiczny. Kim jesteś? Dziennikarz się poddał. Mnich po chwili milczenia mówi, i to jest właśnie najgorsza rzecz na świecie. Nie wiedzieć, kim jesteś. Bardzo trudne jest to pytanie, bo żyjemy w świecie zagęszczonym, tak, gdzie jest coraz więcej wszystkiego. I odpowiedzi na bardzo proste pytania okazuje się, że bywają trudne. Bardzo proste pytania są pytaniami niezwykle trudnymi. Kim jesteś? Możemy mówić o sobie w różnych kategoriach. W kategoriach wykonywanego zawodu, życia w społeczeństwie, życia w rodzinie, człowieczeństwa, swoich ideologii, swoich pasji. No i na twoje pytanie, kim jesteś? Już mnie przedstawiłeś, więc to już mi odchodzi w tej części. Jestem tak najogólniej pasjonatką ludzi, pasjonatką życia. Obserwuję ludzi, filozofuję sobie na temat zachowań ludzkich. Przelewam swoje myśli, ponieważ już no, umysł niestety nie obrabia i potrzebuje uzewnętrznienia. Więc przelewam swoje myśli i swoje rozważania też oczywiście zadaję pytanie w teksty. No to jest taki właśnie stąd się może też wzięło pisanie w moim przypadku, że ogrom myśli, ciśnienie jakiejś nawet burzy, tak, z wydarzeń różnych życiowych, ciśnienie prawdy o człowieku, takiej, która może jest nieoczywista, może nie jest takim przyjętym sloganem, tylko głębią człowieka. Więc przechodzi to wszystko w teksty w moim przypadku. I wzięło się z tej obserwacji człowieka, wzięło się w moim przypadku pisanie. Robię to od ponad 20 lat. Z krwi i kości jestem matematykiem. To jest właśnie, może niektórzy tak sobie myślą, że to jest może takie kłócące się ze sobą, pisarstwo i matematyka.
ścisły umysł i humanistyczny. Nie wierzę w taki podział w ogóle umysłów, dlatego że jakoś tak przyjęło się, że osoby, które nie lubią matematyki, to z automatu są wpychane do pudełeczka czy woreczka, że to są humaniści. Nie lubią, nie potrafią matematyki. Matematyka jest piękną nauką, uczy nas postrzegania innego, innej formy, innej przestrzeni życia i świata. My nie robimy tego na siłę, tak? Nie doszukujemy się do drugiego, trzeciego, czwartego dna. Natomiast matematyka dzięki rozwojowi naszego umysłu, wyobraźni, percepcji, logicznego myślenia też, analizowania, a przede wszystkim nauce samodzielnego myślenia, pozwala nam widzieć więcej niż pierwszą płaszczyznę w życiu. I pisanie, tak naprawdę dobry tekst, moim zdaniem, ja mówię tutaj oczywiście o sobie, tak, że dobry tekst jest jak matryca, która w matematyce jest doskonale ułożona odpowiednimi polami liczb, zestawień, tak? I tak wygląda dobry tekst, w którym jest wysiłek intelektualny. Żeby się jeszcze za długo nie rozgadywać o sobie, to z takich naziemskich rzeczy, to co, odpoczywam przy sudoku, w trakcie pisania odpoczywam przy sudoku, układam sobie myśli. No, jestem pasjonatką tańca, także tańczę, odpoczywam przy tańcu też. Natomiast jeżeli chodzi o taką sferę niematerialną, której my nie widzimy, no to cóż, mogę powiedzieć o sobie, że jestem bytem i wszechświat mnie tak ciekawie dosyć ulokował u siebie po godzinie zmiany znaków w najbardziej magicznym chyba okresie, a nawet dniu w roku. Święto to jest słowiańskie Noc Kupały. My też tak, szczerze mówiąc, mogliby ludzie scharakteryzować jako umysł bardziej ścisły, ponieważ no prawie, że jestem z wykształcenia chemikiem, a matematyka dla chemii jest no, narzędziem niezbędnym, bo bez niej nie byłoby ani chemii, ani fizyki, ani żadnej innej nauki przyrodniczej, nawet biologii, co niektórzy nie wierzą, ale jak się wybiorą na biologię, to się dowiedzą, że matematyka jest bardzo ważną rzeczą. Zastanawiam się nad tym, czy nasza dzisiejsza rozmowa nad rozważaniami na temat szeptuch doprowadzi nas, albo inaczej, wskaże nam kierunek ku temu, żeby poznać siebie? Jak myślisz? Kierunek może nam wskazać, może zapalić się taka myśl, czy znam siebie, czy potrafię odpowiedzieć, kim jestem, w którym obszarze bytu się znajduję, a może w którym chcę być, a może do pytania nas doprowadzi, czy to miejsce, w którym, to jest bardzo ważne pytanie, czy to miejsce, w którym jestem, ten obszar, ta przestrzeń, czy ona jest moja, czy ona mnie nie uwiera, czy mogę ją zmienić w ogóle, czy jest taka możliwość zmiany przestrzeni życiowej? Czyli wszystko to, co mamy w głowie, tak? Zmiana świadomości, od tego się zaczyna. I zachęcam osoby, które będą odsłuchiwały naszej rozmowy, żeby się z nami nie zgadzały, dlatego że tylko i wyłącznie niezgadzanie się i myślenie prowadzi do rozwoju. Znienawidzony przez wielu ludzi człowiek powiedział, że kluczem do poznania jest zwątpienie, więc wątpcie we wszystko i poznawajcie siebie samych oraz drogę, która doprowadzi nas do czegokolwiek, szczerze mówiąc. Najważniejsze, żeby wyznaczyć sobie cel w życiu. A powiedz mi, skąd u ciebie w ogóle zainteresowanie szeptuchami? Bo jest to temat taki dosyć, ja bym to powiedział, mroczny i skryty. Szczególnie na zachodzie polskim, gdzie mi się osobiście wydaje, że takie szeptuchy nie istnieją, bo są taką domeną wschodu naszego kraju. Jak to u ciebie wyglądało? Szeptuchy nie są tematem, który pojawił się w moim życiu miesiące, czy jakieś krótkie, 3-4 lata temu. Z tego powodu właśnie, że życie mnie w pewien sposób uwierało, nie podobało mi się, więc ja sobie gdzieś, podświadomość moja w sumie, szukała przestrzeni dla siebie dobrych, tak?
absolutnie tej części naszego życia, która służy naszemu zdrowiu, naszemu samopoczuciu, naszemu rozwojowi, komfortowi bycia. I szeptuchy pojawiły się wraz z odkrywaniem człowieka tak naprawdę. Ponieważ w szeptuchach jest bardzo duża część, jest to widoczne, jest duża część naturalnych zachowań, które nie są zasłonięte, zniszczone rozwojem cywilizacji i wszystkim tym, co w tej cywilizacji tutaj mamy, tak? Co zakłóca nasze naturalne zachowanie. Musimy pamiętać, że człowiek zawsze był elementem natury, cząstką natury. W tej chwili technika, rozwój cywilizacji naszej ery, tak, prowadzi do tego, że rozwinęła się bardzo technika i my, jakaś duża grupa osób, nie chcę tutaj uogólniać, ale jest tam bardzo duża grupa osób, uważa, że rozwój cywilizacji technicznej to jest jakby rozwój osobowości człowieka i w ogóle istnienia człowieka w świecie. Nie sądzę, bo to jest tylko rozwój, to jest tylko i wyłącznie rozwój przedmiotów, techniki, sprzętu, który nam ułatwia życie tak naprawdę. Czy człowiek w tym świecie, tak rozwiniętej cywilizacji, czy rozwinął się człowiek w sposób humanistyczny, w sposób ideowy? Nie. Niestety są osoby, które się doskonale w tym świecie odnajdują, a są, które się nie odnajdują. I moje, właściwie to były moje jakieś instynkty takie, może pierwotne nawet, jakieś może atawistyczne. Ja bardzo potrzebowałam kontaktu ze światem naturalnym i prawdziwym. I mam to do dzisiaj i bardzo się cieszę, że taką drogę podjęłam w ogóle, bo to wcale nie było łatwe, kiedy jest się w systemie, tak, gdzie musimy pewne rzeczy wykonywać, zobowiązuje nas system życia, system państwa, system aparatu w ogóle. I pojawiły się szeptuchy również. Pojawiły się książki na temat podświadomości, na temat starych cywilizacji, na temat starych kultur, na temat atawizmów, na temat właśnie dzikości w człowieku, tylko nie mamy tutaj na myśli dzikości w sensie tygrysiej drapieżności, która i tak w stosunku do człowieka okazuje się w tej chwili, że jest naprawdę łagodnym zachowaniem, bo człowiek potrafi być bardziej drapieżny niż tygrys. Pojawiły się szeptuchy. To jest po prostu zainteresowanie duchową, mentalną sferą życia, taką, której nie widzimy. Nie tylko to, co oczy widzą, istnieje na świecie. Więc pojawiły się tutaj też szeptuchy. No właśnie, ja zgodzę się w 100% z tobą, bo sytuacja, raczej cała cywilizacja technologicznie według mnie osobiście nie, że ułatwia nam życie, a pewnego rodzaju upośledza nas wszystkich i ten człowiek nie ma możliwości rozwoju poprzez właśnie swoje własne porażki i wyciąganie z nich wniosków. Chociaż oczywiście te porażki istnieją i te wnioski są wyciągane, ale jednak technologia nam nie ułatwia tej sprawy, więc człowiek, który świadomie pozbywa się technologii, żeby mieć możliwość ewoluowania, może wewnętrznie bardziej, nie zewnętrznie, bo trzecia ręka nam nie wyrośnie tak szybko, jest godny podziwu, bo to jest według mnie osobiście droga, dobra droga. No i właśnie, i mi się tak wydaje, że takie szeptuchy to są chyba te osoby, które rezygnując z pewnego rodzaju udogodnień cywilizacyjnych, miały możliwość i mają w dalszym ciągu możliwość rozwoju, może nie cielesnego, ale tego duchowego. I tutaj moje pytanie specjalnie zadane, czym albo kim są te szeptuchy? No, bardzo trudne pytanie, ale bardzo za nie dziękuję, ponieważ ja się niekoniecznie zgadzam z definicjami szeptuch, z jakimi się spotkałam. Może im nie przeczę, ale one nie są pełne, nie oddają istoty i całokształtu postaci
szeptuchy. Żyjemy w świecie takim właśnie zagęszczonym, tak? Gdzie no, ostatnie lata pokazały, że dynamicznie bardzo przenikamy, przenikają kultury, przenikają religie między sobą. Oczywiście osoby, które należą do różnych religii, kultur, przenikamy, mieszają się ludzie ze sobą, mieszają się rasy, narodowości, różne osoby zaczynają ze sobą funkcjonować. I definicje w tak istniejącym świecie no, uważam, że są niezbędne. Dlatego, że nie znamy wielu pojęć, tak? Nie znamy pojęć przybyszów, nie znamy pojęć miejsca, w które się udajemy, a które jest dla nas na przykład jakimś miejscem egzotycznym. Nie mieliśmy do czynienia. Definicje są potrzebne. Z tym, że definicje w jakiś sposób nam ułatwiają funkcjonowanie, tak? Bo podajemy hasła i my już rozumiemy. Rozumiemy, co dana rzecz, dana sytuacja, dany przedmiot oznacza, jak wygląda. Wrócę do matematyki na chwilę. Jeżeli w matematyce istnieje taka no, łatwość definiowania, bo wyznaczamy tezę, przeprowadzamy dowód i albo tezę potwierdzamy, albo tezę obalamy. Skutkiem tego jest definicja. Tak jest w matematyce. Myślę, że w chemii jest to również wykorzystywane. Natomiast definiowanie przedmiotów, rzeczy materialnych, które widzimy, jest stosunkowo proste wobec definiowania sytuacji, bo tu chodzi o sytuację raczej, które już nie tylko są treścią materialną. I do takich treści należy szeptucha. Spotykam się z definicją szeptuchy najczęściej. To, co przeczytałam, usłyszałam, że jest to uzdrowicielka podlaska, ludowa, babka. Owszem. Z tego wszystkiego jedyną prawdziwą chyba informacją jest to, że szeptuchy naprawdę życzą sobie, żeby mówić do nich babcia. I do szeptuch mówi się babcia. Natomiast taka definicja, że szeptucha jest uzdrowicielką ludową, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale idąc za tym, co usłyszałam od szeptuch, to szeptucha nie jest uzdrowicielką ludową. Dlaczego? Żadna szeptucha nie powie, nie określi siebie jako uzdrowicielka. Przekonałam się o tym wielokrotnie, kiedy właśnie nauczona w naszym świecie, tak, tutaj troszeczkę innym niż ten podlaski świat, gdzie szeptuch jest najwięcej, wymykało mi się określenie do szeptuchy. Na przykład pytałam, babciu, czy są osoby niezadowolone z tego, jak je uleczyłaś? Uzdrowiłaś. Więc szeptuchy na mnie krzyczały, a idź ty, ja nikogo nie leczę, ja jestem pośrednicą. I tutaj, owszem, ludowość tak, natomiast na pewno nie będzie się podobało osobom, które są bardzo tak rozumem umocowane w świecie, tak? Które nie rozumieją przestrzeni świata mentalnego i również takiego posłannictwa szeptuch. Wyzywają te szeptuchy od ciemnogrodu, od zabobonów, od jakiegoś wieśniactwa. To są bardzo nieładne określenia. Ja z takimi osobami nie dyskutuję, ponieważ już doszłam do wniosku, kiedyś tak, próbowałam wyjaśniać, natomiast w tej chwili niekoniecznie, dlatego że doszłam do takiego wniosku też na skutek obserwacji i też wysłuchania różnych innych osób opinii, że przecież my nie mamy jako ludzie identycznych możliwości umysłu. Każdy z nas jest zupełnie inny, tak? Podam może taki przykład, że człowiek, który zna tylko i wyłącznie smak cukru, a drugi człowiek zna smak soli. Czy jest możliwe teoretyczne wytłumaczenie
temu, który nie zna smaku soli, jak smakuje sól, jest to niemożliwe, prawda? Żebyśmy się nawet bardzo starali, tylko musimy, no i ja bym bardzo prosiła też o taką sytuację, żebyśmy nie krzyczeli na siebie i nie negowali i nie wyzywali od ciemnogrodu, ciemności i nie wiadomo czego jeszcze, skoro my nie potrafimy doświadczyć, tak, dotknąć pewnej przestrzeni, bo są takie osoby, które po prostu nie potrafią. Ja czegoś też nie potrafię, wielu rzeczy nie potrafię, ale staram się jakby nie negować. Odchodzę, wysłucham i na tym się właściwie kończy moja rola. Ja nie wiem, doświadczenia osób są doświadczeniami, ludzie o tym opowiadają i ja również chcę opowiedzieć o doświadczeniu z szeptuchami. I też tutaj bardzo ci dziękuję za zapytanie właśnie na temat, kim są szeptuchy, bo niekoniecznie szeptucha jest uzdrowicielką, tak? Czyli taką osobą, gdzie została jej etykieta uzdrowicielki ludowej, podlaskiej, przyklejona. Żadna, powtarzam, żadna szeptucha nie powie o sobie, że jest uzdrowicielką. Do szeptuch odwołała się w swoich badaniach i w swojej książce Clarissa Pinkola Estes. Ona jest psychoanalitykiem jungowskim, czyli badająca legendy. Przez 20 lat gromadziła legendy na temat archetypu, których wątkiem łączącym był archetyp kobiety. I zbudowała książkę na podstawie tych legend ludowych, ale uwaga, do książki i do legend trafiły również szeptuchy. Pinkola Estes odkryła w szeptuchach archetyp kobiety. Co to znaczy? Właśnie taką dzikość, taką naturalność, śpiewność świadomości, lekkość. W czym to się przejawia? Na przykład w intuicji, w bardzo rozbudowanej intuicji, w bardzo rozbudowanej empatii. I szeptuchy takie cechy posiadają. Właśnie i posługują się tym. Wracając teraz, żeby tak może podsumować, tak? Kim są szeptuchy? Więc jednym słowem określając, to są pośrednice. Tylko teraz między kim między czym a czym, prawda? Pośredniczą pomiędzy energiami osoby, która zgłasza się do szeptuchy po pomoc ze swoim problemem. To może być problem różny. Z jednej strony jest taka osoba, natomiast z drugiej strony jest Bóg. W ujęciu takim ograniczonym jest to konkretny Bóg, tak? Natomiast jeżeli odniesiemy się do bytu, do wszechświata, jest to po prostu doskonałe bóstwo. Jedyne nieważne, jak sobie to wyobrażam. Czy ta odpowiedź jest zadowalająca? Mi się wydaje, że jest zadowalająca, chociaż to bardzo ciężko. Jest trudno, po prostu trudno jest ułożyć wierszyk, tak? Ułożyć zdanie, kim jest szeptucha, jest pośrednicą. Tak, tak. No. To jest tak, jak na samym początku do ciebie skierowałem pytanie, kim jesteś i to, no jak na razie mamy w trakcie trwania rozmowy zarysowany kształt tej idei, jaką, nie wiem, dla mnie w tej chwili jak na razie ideą jest ta szeptucha, to jest ta pośredniczka, która pośredniczy pomiędzy tymi mocami. I mam nadzieję, że w przeciągu trwania rozmowy będziemy coraz bardziej kreować tą postać, kim to ona jest. No i właśnie stąd wynika kolejne moje pytanie do ciebie. Co robią szeptuchy? Bo sama nazwa szeptuchy mówią, że one szepczą. Dobra, ale do kogo szepczą, przez co szepczą? Czy one szepczą do ludzi, do zwierząt, do kamienia wody, a może do drzewa? Jak to wygląda z tym szeptaniem? Co one robią? No co robią szeptuchy? To są po pierwsze normalne, zwykłe kobiety, jakie można, nie wiedząc, że kobieta jest szeptuchą, na pewno nie daje się rozróżnić w jakiś szczególny sposób. To są zwykłe osoby, które mają gospodarstwa domowe,
mają rodziny, mają dzieci, które normalnie pracowały. Co robi szeptucha? No więc no, szeptucha szepcze. Szeptucha szepcze. Szepcze modlitwy. Szeptucha szepcze modlitwy. Służące zamowie chorób albo złych sytuacji zgłaszające się, z jakimi zgłaszają się do nich osoby i proszą o pomoc w oczyszczeniu tych sytuacji, w uzdrowieniu czyimś. I one szepczą, one po prostu mają modlitwy na nasze ludzkie dolegliwości, czy jest to dolegliwość dotycząca ciała, czy dotycząca duszy. One mają na to modlitwy i to robią szeptuchy. Szeptuchy szepczą. Szeptuchy nawiązują właśnie przy takiej osobie zgłaszającej się do szeptuchy, nawiązują łączność z bóstwem i prowadzą do spotkania osoby potrzebującej, osoby proszącej o uleczenie, do spotkania z bóstwem. I zdarza się, ja to słyszałam wielokrotnie, że szeptucha mówi, po zamowie może być z chorobą i gorzej, bo ta choroba walczy. Te siły muszą się ze sobą ułożyć, ale później będzie dobrze. Ale może być, żeby się nie przejmować czymś takim. Szeptuchy szepczą modlitwy. Niektóre, nie wszystkie robią oczywiście rytuały w identyczny sposób. Są szeptuchy, które szepczą za plecami, cały rytuał odprawiają za plecami pacjenta, klienta, osoby zgłaszającej się po pomoc, proszącej. Są szeptuchy, które są na wprost, szepczą z ikonami na przykład. Są szeptuchy, które w ogóle nie ma jakiejś takiej szczególnej pozycji, tak? W normalnej rozmowie są naprzeciwko nas, normalnie rozmawiają, odprawiają rytuały, ale szepczą, cały czas szepczą. Przejdźmy może do takiego tematu, który mnie też bardzo zainteresował, bo mi się zawsze wydawało, i tutaj bardzo prośba do Ciebie, żebyś mogła mnie naprostować mój sposób myślenia, że taka szeptucha, taka stara babuszka w pewnym momencie twierdzi, że już za niedługo kończy się jej czas i dobrze by było przekazać tą wiedzę komukolwiek innego. I bierze sobie ucznia, uczennicę. O tak, bo to zawsze musi być kobieta. I teraz jak one przekazują tą wiedzę, czy w ogóle przekazują tą wiedzę? Dobra, ale co z mocą? Bo mi się wydaje, że to jest takie coś nadprzyrodzonego. Ta moc szeptania, zamawiania tych chorób i tak dalej. Jak to wygląda? Skąd można takie coś zdobyć? Jak wygląda cykl szepczących? Nie zawsze spadkobierczynią szeptuchy jest kobieta. Może być mężczyzna. Nie ma w tym względzie absolutnie żadnych ograniczeń. Kobiety... Może ze względu na to, że z istoty natury urodzenia kobieta jest matką, ma inaczej rozbudowane instynkty, intuicja inaczej u niej pracuje, bardziej ma rozbudowane emocje, znaczy w innym kierunku, tak? Ponieważ jest matką, czyli wychowuje dziecko. Mężczyzna jest jednak tutaj z takich powodów czysto atawistycznych i z takich zachowań jest wojownikiem, jest... Chroni, po prostu chroni dom. W tradycji szeptuch w poprzednich dziesięcioleciach, czy setkach nawet lat, spadkobiercą szeptuchy było zazwyczaj jej najstarsze albo najmłodsze dziecko. Jeżeli szeptucha nie miała dzieci, mogła być spadkobiercą kobieta z rodziny, ponieważ no, okoliczności życia się zmieniają, tak? Więc zmieniają się również zasady przekazywania wiedzy szeptuszej, tak? Bo tutaj możemy o tym mówić, wiedzy szeptuszej. W tej chwili kompletnie nie ma znaczenia,
Myślę, że to już od jakichś no, nawet 30 lat nie ma znaczenia, kto przejmuje wiedzę od szeptuchy, kto jest jej spadkobiercą. Nawet jest taka sytuacja, że nie ma spadkobierców, nie ma chętnych do tego, żeby być szeptuchą, żeby przejąć dzieło szeptuch. W tej chwili przekazanie dzieła szeptuchy nie jest jakimś obrzędem, rytuałem. Polega na przekazaniu modlitw, na naznaczeniu, na przekazaniu modlitw. Nie ma tutaj jakiejś specjalnej ceremonii. Dawniej wyglądało to troszeczkę bardziej uroczyście, może nawet w jakiś sposób magiczny, tajemniczy. Z takiego powodu, że kandydatka na szeptuchę spędzała z szeptuchą w zamkniętym domu czy pomieszczeniu tyle czasu, dopóki nauczyła się modlitw szeptuszych. Natomiast no, czym to było spowodowane? Tym, że ludzie byli niepiśmieni po prostu i musieli się nauczyć na pamięć tak pewnych treści. Natomiast od kiedy piszemy, większość ludzi pisze, czyta, no to już są jednostki, które tego nie potrafią, więc modlitwy są przekazywane w księgach, na kartkach. I tak wygląda przekazanie. Nie ma czegoś takiego jak obowiązek przyjęcia spadkobierstwa szeptuchy. Nawet jeżeli ona kogoś wyznaczy, że chciałaby, żeby ta osoba była spadkobiercą, nie ma obowiązku ta osoba przyjąć, jeżeli tego nie chce. Nie wiążą się z tym żadne konsekwencje negatywne dla tej osoby. Po prostu nie przyjmuje. I nie przyjmuje. I to jest wszystko. Przekazanie tak naprawdę spadkobierstwa z szeptuchy dla nowej osoby jest przekazaniem tylko i wyłącznie modlitw. Szeptuchy, każda jedna szeptucha ma inną moc. I może zaskoczy ciebie, może państwa tutaj słuchających, może nikogo nie zaskoczę tym, co powiem, ale szeptuchy nie przekazują sobie mocy. Każda szeptucha moc rozwija, udoskonala i to udoskonalenie polega na pogłębieniu więzi z bóstwem. Im ona ma tą więź głębszą i silniejszą, tym szeptucha jest mocniejsza. Tak się mówi na Podlasiu o szeptuchach, o mocy szeptuch. Tak, może one same tak nie mówią, ale mówią tak mieszkańcy i osoby, mieszkańcy Podlasia i osoby, które miały do czynienia z szeptuchami. Także modlitwę można nazwać no, naszym bardzo takim technicznym językiem, ale to chyba dosyć dobrze odda, że modlitwa jest narzędziem, które pozwala szeptusze doskonalić swoją moc. I stawać się, no tak jak w każdej profesji, zawodzie, są mistrzowie i rzemieślnicy, prawda? Więc prowadzić siebie, swoją świadomość do doskonałości. I to jest moc szeptuchy. Natomiast no właśnie szeptuchą może być kobieta. Tak się przyjęło, że my częściej słyszymy, mówimy. Jak mówimy szeptucha, to mamy na myśli kobietę, prawda? Przeważnie szeptuchami są też mężczyźni. I również w ten sam sposób są naznaczani, w ten sam sposób odbierają spadkobierstwo. Jestem ciekaw, czy to się odmienia w jakikolwiek sposób, że to jest na przykład szeptuch, tak? No właśnie, też się nad tym zastanawiałam. Szeptucha to jest słowo, które dotyczy zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Kobieta szeptucha i mężczyzna szeptucha. Ale są różne sytuacje i różne formy spotkałam, bo też szeptun, mężczyzna szeptun i szeptunka kobieta, szeptuszka, szeptuch. Ale rejon jest taki, trzeba by było sięgnąć do etymologii słowa i no, myślę, że też gwarowo popatrzeć. To by trzeba było tutaj... No, ukłonić się w stronę, myślę, że białoruskiego języka.
takim razie ja w najbliższym czasie napiszę do profesora Miotka albo innych profesorów z Rady Języka Polskiego i zobaczymy, co oni na ten temat powiedzą. Ale przejdźmy do kolejnego pytania, bo jak internet długi i szeroki, informacje o różnego rodzaju rzeczach się przewalają, bardziej bądź mniej prawdziwe, to nie raz, nie dwa widziałem wydarzenie na Facebooku, które może spowodować teraz uśmiech na pani twarzy. Zostań szeptuchą, przyjedź na kurs wakacyjny, 2 tygodnie, zapłać 5000 zł i wyjedziesz jako szeptucha. Czy w taki sposób można zostać szeptuchą? Wątpię. No tak, pytanie jest raczej z kategorii takich prowadzących nie do dramatu, tylko do uśmiechu. No cóż, szeptuchy są... Po prostu ktoś odkrył, że magia Podlasia, magia szeptuch jest świetnym nośnikiem marketingowym, no i opierają na tym niektóre osoby biznesy. Ale to nie jest tak. Taką szeptuchę można bardzo łatwo rozróżnić. Nie da się po prostu zostać szeptuchą. To jest jakiś absurd. Po takim kursie nie można zostać szeptuchą. Przecież ludzie dostają certyfikat, dyplom, legitymację szeptuchy. Czemu nie? Ale to są atrybuty, które są potrzebne tym osobom, które te kursy prowadzą, tak? Żeby ich kursanci uwierzyli w to, że są szeptuchami. No może podświadomość w ten sposób tak może zadziałać, tak? Że stanie się cud, i taka osoba, która ukończyła kurs, zostanie szeptuchą, ale ja naprawdę bardzo w to wątpię. Dlatego, że w świecie dużych miast, dużych aglomeracjach mamy bardzo zakłócony kontakt z naturą, kontakt z przyrodą. A żeby zostać szeptuchą, taki kontakt jest po prostu potrzebny. Potrzebne jest przynajmniej wewnętrzne poczucie, usłyszenie powołania do natury, do życia z naturą na zasadzie błogostanu, kiedy my nie oczekujemy na sytuacje, które wywołują w nas szczęście, tak? Tylko po prostu jesteśmy radosnym elementem świata, wszechświata, natury, przyrody. Uważam, że... Jeszcze wracając do pytania, bo to nie jest taka błaha sprawa, że takie kursy szeptuch powstają, dlatego że bardzo jakby uwłacza taki kurs postaci szeptuchy, całej filozofii, całej idei szeptuchy. Uwłacza, bo nie jest on zgodny, nie jest zgodny z posłannictwem szeptuch. Tego nie ma możliwości nauczenia się czegoś. No jestem bardzo też ciekawa, że może kiedyś będę miała przyjemność poznać osobę, która prowadzi taki kurs, bo to jest też bardzo ciekawe. Więc ogólnie rzecz biorąc zagrożenie jest duże, bo jeżeli wezmą się za sytuację modlitwy i pomocy w rozwiązywaniu ludzkich problemów osoby, które mają certyfikaty i naprawdę czują się jako szeptuchy, no to nie będzie dobrze, bo za tym jest potrzebna duża wiedza, jest potrzebna naprawdę bardzo duża intuicja, silna intuicja, a poza tym pewne cechy charakteru, do których trzeba dojść, pewne cechy zachowania, które szeptuchy posiadają. Takie cechy. Natomiast te cechy wynikają, to jest między innymi pokora. Takie cechy wynikają z życia tych kobiet w środowisku naturalnym, gdzie bez pokory z naturą nie sądzę, żeby ktoś podjął walkę z naturą i wygrał. Jeżeli wobec przyrody, natury należy być pokornym po prostu. I tego się trzeba nauczyć. W naszym świecie wielkich miast nie nauczymy się tego. My się uczymy w wielkich miastach, w cyberświecie, w świecie wirtualnym. Tak? My się uczymy agresji, my się uczymy walki, my się uczymy socjotechnik, jak wygrywać.
Natomiast, no to więc proszę zwrócić uwagę, i stąd też jest trudność w zdefiniowaniu, kim jest szczyt ducha. W taki sposób, żeby definicja, opis był zrozumiały zarówno dla drapieżców, jak i dla tych osób pokornych, bo jedni niekoniecznie będą się zgadzali z opinią drugich, ale jednak zachęcam, żeby wysłuchali i przemyśleli. Z szeptuchami nie z Podlasia, bo temat szeptuch się najbardziej właśnie kojarzy z Podlasiem, ze wschodnimi granicami Polski. Wydaje mi się, że jeszcze na Lubelszczyźnie czy na Warmii, Mazurach gdzieś tam by się znalazły jakieś szeptuchy. No ale co z zachodnią częścią Polski? Czy one tam są? A jeżeli są, to jak one się tam nazywają? Czy to są w dalszym ciągu szeptuchy? Czy może jakieś inną nazwę swoją mają? No i jeszcze jedno pytanie się nasuwa. Ile tych szeptuch jest w ogóle w Polsce całej? Jeżeli mają inną nazwę, to znaczy, że to nie są szeptuchy. Szeptucha to jest szeptucha. Szeptuchy żyją tylko i wyłącznie we wschodniej Europie. Jest to rejon w Polsce właśnie Podlasia. Żyją również za naszą granicą wschodnią, Białoruś, Ukraina. I jest to jedyne miejsce na całym świecie. Nie ma pod inną szerokością geograficzną szeptuch. One są tylko tutaj. I tak, takie sytuacje, takie przypadki, może to są nawet pojedyncze, kiedyś było to bardziej rozwinięte szeptanie, tak? No, z różnych, no rozwijamy właśnie ten świat bardzo techniczny, więc ten świat naturalny odchodzi. On jest zastępowany, ale na szczęście nie wszędzie. O szeptuchach można mówić jeszcze w Bieszczadach. Tak, okolice Lubelszczyzny. Po prostu jest to ciąg przy wschodniej naszej granicy. Natomiast szeptuch najwięcej jest na Podlasiu i jest to region między Białymstokiem a Puszczą Białowieską. Więc i miejsca mocy, i też mieszkańcy Podlasia, młodzi i starsi, twierdzą, że najsilniejsze szeptuchy są właśnie z okolic Puszczy Białowieskiej. Mieszkają w okolicy, czy mieszkały w okolicy Puszczy Białowieskiej. Szeptuchy miały w Puszczy Białowieskiej, teraz już nie, bo szeptuch, właśnie odpowiadam na pytanie, szeptuch jest kilka. Powiedz mi, co one w ogóle wyznają? Bo ja jestem laikiem w tym temacie i patrząc się na szeptuchę i na to, co ona robi, to wydaje mi się, że z naukami Kościoła katolickiego, czy to rzymskokatolickiego, czy prawosławnego, to może być to dosyć takie kłopotliwe, bo szeptuchy robią coś, co Kościół może uważać za działania magiczne wbrew woli Boga. A jednak mówisz nam tutaj, że te szeptuchy używają często ikon prawosławnych, co wiąże się bardzo z wiarą chrześcijańską, katolicką. Jak one to ze sobą godzą? One tego w ogóle nie muszą godzić. One po prostu używają ikon. Używają modlitwy. Nie są ganione. To są kobiety, mężczyźni, którzy wyznania prawosławnego. Miejscem ich modlitwy są cerkwie. Obrazami są ikony, mało tego, są ikony namodlone, są ikony po starych szeptuchach, które mają swoją moc. Właśnie, jeżeli moc szeptucha, szeptusze nie przekazuje mocy, o tyle ikony, które uczestniczyły, były przy rytuałach szeptuch i przy modlitwach, ponieważ no, tych modlitw było przeogromne nasycenie, tak? Więc one są uznawane jako namodlone i bardzo pomocne w rytuałach, w zamawianiu chorób i różnych niedogodności życiowych. Natomiast też jest dobrze, kiedy szeptucha ma swoją ikonę. Swoją, która jest obecna przy jej rytuałach, przy jej modlitwach, i ona zdobywa moc z chwilą, powtarzam to, co usłyszałam od szeptuch, prawda?
I ona zostaje uznawana za moc, za ikonę, która sprawia cuda od pierwszego uzdrowienia z choroby, ewentualnie z jakiegoś stanu. Taka ikona zaczyna być ikoną silną. To jest data jej narodzenia tak naprawdę. Tak mówią o tym szeptuchy. Jeżeli chodzi o no, w kościele katolickim, no oczywiście tak jest, że to jest jakiś tam jest stosunek bardzo negatywny do wróżenia, do uzdrawiania, do takich sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o cerkiew prawosławną, nie ma. Te kobiety normalnie chodzą do cerkwi, czy mężczyźni. Modlą się, bardzo gorliwie się modlą. Nie mają żadnych jakichś negatywnych takich oddźwięków tego, co robią, skutków. Są bardzo, nawet inaczej bym powiedziała, że one są jakoś bardzo obdarzone szacunkiem, bo nawet ze względu na to, na samą postawę szeptuchy, czyli sam fakt modlitwy, ilości modlitwy, jaką wymawia taka osoba, ona już sobie jakby rodzi szacunek do siebie, tak? W taki sposób. Powoduje, że ludzie ją bardziej szanują. Jest postrzegana bardzo pozytywnie przez osoby. Z wiosek, tak, ze swojego środowiska, czy z rejonu cerkwi. Nie ma tutaj... Po prostu ja nie spotkałam takiej sytuacji, ponieważ mówię o sytuacjach, które widziałam na oczy, rozmawiałam, słyszałam, doświadczyłam sytuacji, tak? Więc nie ma tutaj absolutnie jakiegoś negatywnych, nie słyszałam o negatywnych zachowaniach wobec szeptów. Wspominałaś tutaj o takim czymś jak duży szacunek okolicznych mieszkańców, no i nie tylko w sumie, bo ludzie przyjeżdżają często z bardzo daleka do szeptuchy. I moje pytanie, takie bardzo filozoficzne, o którym niedawno żeśmy rozmawiali, czy to jest na pewno szacunek? Czy to może jest spowodowane strachem przeciwko tym, że ta szeptucha nie tylko może uzdrowić, ale i na przykład rzucić klątwę? No nie. Szeptucha nie może rzucić klątwy. Szeptucha nie może nawet źle myśleć, więc... Pojęcie, takie w ogóle postrzeganie szeptuchy jako osoby właśnie, która może, ponieważ posiada umiejętność, tak, posiada instrumenty, modlitwę, wie jak, potrafi porozumieć się z Bogiem, więc możemy sobie wyobrazić, że ona również może zrobić złe. Otóż szeptucha, i to mówią szeptuchy, nie może nawet źle myśleć. I szeptucha nie może uczynić człowiekowi zła. Ona go po prostu odeśle, nie przyjmie, jeżeli nie chce jakiejś osoby przyjąć, ale nie może absolutnie uczynić zła. Jest w ogóle w kulturze ludowej Podlasia takie coś przeciwnego szeptunce? Czy jest jakaś kobieta, która mając też swoje własne moce i swoje modlitwy, jednak czyni bardziej zło niż dobro? No tak, no to są osoby, które uprawiają czarną magię po prostu. Robią. Dużo złego może zrobić każdy z nas tak naprawdę. Szeptuchy bardzo często opowiadają o osobach, które mówią, wspominają osoby, które przyjeżdżają do nich, ponieważ no ktoś na nich źle spojrzał, tak? Szeptuchy mówią złe oczy. Mówią o tym złe oczy. To jest zazdrość. No i szeptuchy oczywiście mają od tego również modlitwy, żeby połączyć, pozbawić osobę takiej zazdrości. Ale uwaga, szeptucha, jeżeli jest człowiek, który przyjeżdża, bo złe oczy, tak, ktoś na niego źle spojrzał, pozazdrościł, więc szeptucha w swoich modlitwach nie działa przeciwko tej osobie, która źle spojrzała. Ona po prostu w ogóle nie leży w kręgu jej zainteresowania, natomiast szeptucha modli się w intencji osoby, która u niej jest, która została dotknięta tymi złymi oczami. A te złe oczy mogą dotknąć dziecka, młodego, starszego człowieka, mogą dotknąć zwierzęcia,
No i szeptuchy z bardzo dużym skutkiem, potrafią posłużyć, żeby te złe oczy zdjąć, zamówić. Przywara troszeczkę polskiego narodu, która często w różnego rodzaju filmach, na przykład Dzień Świra, została przekazana, gdzie człowiek woli, żeby sąsiadowi było gorzej niż mi było lepiej. No, szeptunki mają akurat tą przyjemność, że zawsze chcą lepiej dla każdego. Po prostu w ich filozofii nie ma, w ich życiu w ogóle filozofii nie ma miejsca na czynienie zła. Nie ma miejsca. One się bardzo gorliwie modlą. Ja doświadczyłam rytuałów, które tam wykonywały przy mnie szeptuchy i powiem, że to jest doświadczenie niesamowite i to jest doświadczenie absolutnie odczuwalne, którego ja nie jestem w stanie słowami w ogóle opisać. Chyba najbardziej bym to była w stanie narysować, gdybym potrafiła. Może oddać też muzyką. Jeżeli chodzi o, nie wiem, klientów, pacjentów, jak to można by było ich nazwać? Kim są ci osoby, te osoby i skąd oni w ogóle przyjeżdżają? Bo wątpię, żeby przyjeżdżały tylko i wyłącznie z Podlasia. Klientów, pacjentów, no też to jest taka trochę tutaj troszeczkę jest problematyka z nazwaniem tych osób. To są po prostu osoby, które przyjeżdżają po pomoc. Ludzie mieszkający na Podlasiu, podejrzewam, że trudno by było znaleźć rodzinę, która nie skorzystała kiedykolwiek z modlitwy szeptuchy, z posłannictwa, z pośredniczenia szeptuchy w uzdrawianiu. Trudno by było taką rodzinę znaleźć. Natomiast u szeptuch bardzo dużo jest osób, przyjeżdża po pomoc, z całej Polski. Przyjeżdżają też osoby z Europy. Niejednokrotnie widziałam potężne kolejki, kilkudziesięcioosobowe i samochody z rejestracjami naprawdę z całej Europy. Więc to jest taki wymiar fizyczny, tak, skąd przyjeżdżają. Natomiast kto jest klientem, pacjentem szeptuchy, to jest osoba, dla której szeptucha jest źródłem nadziei, bo sytuacja na przykład tej osoby jest naprawdę dramatyczna. Ja rozmawiałam tam z wieloma osobami właśnie z kolejek, więc niektóre mówiły wprost, że szeptucha jest ostatnią nadzieją. Inne mówiły, że próbują tutaj i coś pomaga, tak? Coś się dzieje pozytywnie. Natomiast bardzo często właśnie przewijało się słowo nadzieja. Jedna pamiętam z osób z kolejki powiedziała coś, co bardzo mi tak utkwiło w pamięci, że tak może nawet prawie ją zacytuję dokładnie. Pani, tutaj każdy przyjeżdża, kto już nie ma nadziei. I niech pani zobaczy, tutaj nie ma ani biednych, ani bogatych, tu wszyscy są tacy sami. Bo każdy jest w sytuacji ratowania życia przeważnie, w sytuacji ogromnej potrzeby, tak? Pierwszym krokiem jest znalezienie nadziei. No i te szeptuchy bardzo często są nadzieją. A co jeżeli chodzi o, nie wiem, niemiłych klientów, pacjentów, czy taka szeptucha, która przyjmuje człowieka do siebie, ma możliwość odmówienia mu posługi, pośredniczenia, a jeżeli robi takie coś, to co może być powodem takiej odmowy? Wiele osób przyjeżdża do szeptuch na zasadzie chce zobaczyć na przykład tak jakby obraz na wystawie, tak? Chce zobaczyć jaka szeptucha i później są takie opowieści, jak wygląda szeptucha, kto to jest w ogóle szeptucha, bo wyobraźnia ich doprowadziła obraz szeptuchy do może jakiegoś niesamowitego. Natomiast chcą skonfrontować swoją właśnie wyobraźnię z tym, kim naprawdę jest szeptucha. Jak wygląda szeptucha, jak się z nią rozmawia, czy ona się uśmiecha, czy to jest prawdą, że w ogóle jest jakaś szeptucha. Czyli tu jest potrzeba takiej konfrontacji. Natomiast
Szeptuchy, no właśnie, między innymi dlatego są szeptuchami, ponieważ mają doskonale rozwiniętą intuicję i one doskonale potrafią perfekcyjnie z tej intuicji korzystać. Są szeptuchy, które są, posiadają też, mają takie umiejętności jasnowidzenia. I również widziałam sytuację, kiedy szeptucha wyszła z domu i pokazała dłonią do pana i powiedziała, żeby pan nie czekał, bo ona nie ma czasu, ona go nie przyjmie. Co się okazało? Ten pan był niezwykle ciekaw tego właśnie, jaka jest szeptucha. On przyszedł do niej po prostu ją zobaczyć. On nie miał potrzeby uleczenia się. Nie miał potrzeby naprawienia swojego organizmu, swojej duszy, swoich myśli, tylko miał potrzebę jakby sprawdzenia dla ciekawości, dla może swojej jakiejś takiego kaprysu, nawet bym powiedziała, kim jest szeptucha. Więc szeptucha nie ma obowiązku przyjęcia i szeptuchy bardzo, naprawdę bardzo wyczuwają to i to widać i to, bo z nimi się normalnie rozmawia też, prawda, z szeptuchami. One nie ukrywają i mówią, że nie chcą takich osób przyjmować, bo one nie mają dla nich czasu. Tam czekają dziesiątki osób, które czekają na uratowanie swojego życia. Może to już nawet może nie chodzi o sam system jakby uleczenia, tak? Modlitwy, czy zadziałania tej modlitwy, tego powiązania, interakcji z bóstwem, tylko chodzi o to, że sama nadzieja człowiekowi bardzo dużo daje. Sama nadzieja jest lekarstwem bardzo często, tak? Bo to jest nasza podświadomość. Tak żyjemy, tak pracujemy, tak funkcjonujemy. Także szeptuchy nie mają obowiązku przyjmowania wszystkich osób, które są. Mogą odmówić. Także jeżeli ktoś by korzystał, chciał skorzystać z szeptuchy, proszę być pokornym, proszę się nie naśmiewać i proszę wierzyć, bo wiara w przypadku szeptuch dużo robi. A powiedz mi, jeżeli chodzi o te atrybuty szeptuch, wspominaliśmy już tutaj w rozmowie na temat ikon, które używane są w trakcie zamawiania, ale czy tylko i wyłącznie ikony są używane, czy może są to jakieś, nie wiem, magiczne różdżki, nie wiem, czy można by było takie coś nazwać, czy jakiekolwiek inne rzeczy, jak to wygląda? Magicznych różdżek nie ma, szeptuchy również nie dają ziół, tu od razu prostuję, bo wiele osób tak sobie po prostu kojarzy, prawda, bo to nie jest, szeptucha jest tematem bardzo niszowym, jeżeli chodzi o wiedzę, o znajomość, nie dają ziół. Natomiast jeżeli chodzi o atrybuty szeptuch, atrybutami szeptuch od zawsze i do tej pory były przedmioty, które są w zasięgu ręki. I to, co daje natura tak naprawdę. Tu nie ma jakichś wymyślnych amuletów, talizmanów, splecionych czy zrobionych specjalnie, tak? Atrybutami szeptuch, to z czym się najczęściej spotkałam, jest sól, woda święcona, chleb, ciastko, może być jajko, jest to lniane sznurki, paździochy, jest to ogień. I to są takie, właściwie to są takie, które się powtarzają, ale one moim zdaniem, no i popiół, tak, bo są szeptuchy, które leczą źle, o właśnie takie używanie słów, które modlą się z popiołem. Atrybuty moim zdaniem służyły i służą nadal unaocznieniu tego, co robią szeptuchy, tak? Ich modlitwy i działania. Nam ludziom jest potrzebny obraz, żebyśmy mogli sobie to zakodować w naszej podświadomości, a nasza podświadomość wiadomo, że jest, myśli nas tworzą, prawda? Czyli jest potrzebny obraz, jest potrzebny przedmiot, symbol, który jest zakopywany, wyrzucany, topiony, palony
tak, żebyśmy mogli na oczy doświadczyć tego, jak znika nasza dolegliwość. I w ten sposób, i takie rzeczy, takie przedmioty są atrybutami szeptuch. Atrybutami szeptuch też wiem, ale w tej chwili już nie ma tych szeptuch. Były na przykład wydzieliny z nosa czy z uszu. Strzępek włosów. Nie były to nigdy takie przedmioty, które musiały specjalnie być powstać na potrzebę szeptuch. Nie, to były przedmioty z natury, po prostu z natury, z którymi one miały do czynienia na co dzień. Ramię, mi się daje, że dosyć dawno temu widziałem właśnie relację jakiegoś reportera na temat jednej z szeptuch podlaskich, która używała rozżarzonego węgielka i wrzucała go do wody. I ten węgielek czynił cuda tam w tej wodzie. To, co się działo, to nie można było zbytnio scharakteryzować w sposób całkowicie materialny. To było coś nadprzyrodzonego, jak dla mnie chociażby. A jeżeli chodzi o miejsca mocy, bo wspominałaś tutaj o czakramie, który jest w Puszczy Białowieskiej. Ja ten czakram rozumiem jako właśnie takie chyba miejsce mocy, skupisko albo splątanie się mocy. Czy szeptuchy wykorzystują takie miejsca? No, czakramy to są, gruczoły ziemi, tak? Gruczoły ziemi, które połączone tworzą pewną siatkę energetyczną na ziemi. Tak jak mamy gruczoły w ciele. No, jest to tak porównywane przez osoby, które zgłębiają temat czakramów. Jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską i o szeptuchy, więc właśnie może dlatego jest też taka teoria, że te najmocniejsze szeptuchy, które posiadają największą moc, mieszkają i wzrosły, żyją właśnie blisko Puszczy Białowieskiej. Puszczy Białowieskiej nie wszystkie szeptuchy miały swoje miejsca mocy, nie wszystkie korzystały. Natomiast wiele szeptuch korzystało z miejsc mocy w Puszczy Białowieskiej. Wchodziły do puszczy samotnie. Nie wiadomo, co tam robiły, ale mówiły, że chodzą po moc. Takie szeptusze miejsca w Puszczy Białowieskiej były nazywane i są w tej chwili jeszcze tam jakieś ślady pozostałości, święte gaje. I to były miejsca, z których właśnie szeptuchy czerpały moc. Jest w Puszczy Białowieskiej miejsce, które się nazywa wielkimi literami pisane, miejsce mocy. Jedno z wielu, ale to już jest tak po prostu w ten sposób nazwane. Ma bardzo, bardzo długą historię, bo to jest historia kilkunastu wieków. I to jest miejsce kultu wyznawców animizmu na przykład. I prawdopodobnie w Puszczy Białowieskiej jest bardzo dużo miejsc takich, gdzie odbywały się rytuały kultu wyznawców właśnie animizmu i Słowian. I również w tych miejscach szeptuchy otrzymywały moc. Do tych miejsc chodziły po moc. Na pewno są inne. W tej chwili już ja słyszałam o takich szeptuchach. Starsze kobiety na Podlasiu o nich opowiadały. Natomiast w tej chwili nie poznałam osoby szeptuchy, która chodzi do Puszczy Białowieskiej po moc. Skąd biorą moc współczesne szeptuchy? Biorą moc modlitwy. Zapytałam, bo przecież u szeptuchy bywa dziennie kilkadziesiąt osób, zależy w jaki sposób ona rytuał odprawia, czy jest on bardzo taki wyczerpujący energetycznie, fizycznie dla niej, czy jest krótszy, tak? Czy ona daje jakieś atrybuty, z którymi należy coś zrobić w postaci ciastka, chleba zakopać, wylać, spalić, czy zrobić coś innego.
I one są po prostu zmęczone fizycznie po dniu przyjmowania. Szybtucha potrafi od godziny 7 do godziny 19:20 wieczorem przyjmować, jeżeli ma dużo osób. I nie wszyscy zostaną przyjęci. Także proszę sobie wyobrazić teraz skalę zjawiska w ogóle, jeżeli jest tyle osób przez tyle godzin. I zapytałam, w jaki sposób się regenerują, jak odnawiają w sobie siły, prawda? Więc no, odpowiedź zawsze była jedna. Jest to modlitwa. Jest to wizyta w cerkwi i jest to modlitwa. Szeptuchy się non-stop modlą. To nie jest tylko modlitwa poświęcona w czasie, w jakim jest u szeptuchy osoba, która potrzebuje pomocy, tylko to jest również modlitwa intencjonalna. Szeptuchy zapisują sobie imiona, schorzenia czy problemy i modlą się w intencji tych osób w innych dniach jeszcze. Także mocą w tej chwili jest spokój, wyciszenie, kontakt z bóstwem, tak? Kontakt z bóstwem, modlitwa. Kontemplacja to jest. Jest to temat naprawdę jak rzeka, jak zacząłem właśnie z tobą rozmawiać. Tam takie powierzchowne, tak? Ja tak sobie zostawiłem na sam koniec jedno pytanie i w tej chwili się nawet zastanawiam, czy jest sens w ogóle go mówić, bo chciałem się tutaj ciebie zapytać, czy jest różnica pomiędzy szeptuchą, czarownicą a wiedźmą? No, mi się w tej chwili cała sylwetka szeptuchy na tyle zarysowała przez twoje opowiadania, opowieści, że no jest jasne dla mnie, że szeptucha żadną czarownicą ani wiedźmą nie jest, chociaż wiedzę posiada, ale moc czerpie skądś inąd. Czy to jest prawda? Czy dobre mam wyobrażenie? Dobre. Moim zdaniem dobre. Szeptucha intencjonalnie jest czyniącą dobro, pośrednicząca w czynieniu dobra, w tworzeniu, w powstawaniu dobra. Czarownica, no mamy jednak tutaj taką nutę, prawda, negatywnego w dźwięku tego słowa. Używają czarownice czarnej magii też. Niekoniecznie one zawsze czynią dobro. Czarownica działa w sposób znany tylko właściwie jej, ale powodujący sytuacje, jakie ktoś sobie pożąda, żeby były w życiu, tak, żeby one powstały. Także szeptucha i czarownica nie należy już tego utożsamiać. Jeżeli chodzi o wiedźmę, to jest kolejna kategoria. Etymologia słów by tutaj się kłaniała, bo no szeptucha od szeptów, tak? Od szeptania modlitwy ciągłej. Czarownica od czarów, no i wiedźma od wiedzy. Przy czym my jesteśmy od dziecka kodowani, no cóż, opowieściami o dobrych wróżkach i złych czarownicach, czyli wydźwięk czarownicy jest przeważnie już raczej mamy taki negatywny. No właśnie i tutaj chciałbym dołożyć swoje 5 groszy do tej wypowiedzi, bo ja na przykład wcale czarownicę nie uważam za jakiekolwiek negatywne postacie, bardziej nad... Nie powiedziałbym, że to są już osoby ludzkie, a bardziej już demoniczne, które gdzieś tam w lasach sobie żyją i taka wiedźma była głównie częścią przyrody. To było coś, co żyje z tą przyrodą. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, że jeżeli na przykład stare drzewo się pochyli i upadnie na człowieka, zabijając go, czy to drzewo jest złe? No i tutaj właśnie wychodzi taki paradoks dobroci i zła. Co jest dobre, a co złe? Jest to bardzo subiektywna rzecz, a taka czarownica dla mnie, z racji tego, że jest służebnicą przyrody, to może oczywiście spłatać jakiegoś psikusa człowiekowi, który negatywnie się do przyrody ustosunkowuje, jak na przykład błędne ogniki w lasach poustawiać i wywieźć człowieka na bagna, ale to nie będzie do końca złe, ponieważ no, pozbędzie się człowieka, który do tej przyrody nie z odpowiednim szacunkiem się odnosi.
Tak, zdecydowanie do przyrody należy odnosić się z szacunkiem. Natomiast jeżeli chodzi o pojęcie dobra i zła, no to są pojęcia względne. Cytat z Zapolskiej uważam, że jest doskonały. Co dla jednych jest podłogą, dla innych jest sufitem. Dokładnie. I tymi słowami chciałbym zakończyć naszą rozmowę, choć pasjonująca i niesamowita, a mogłaby się naprawdę potoczyć o wiele, wiele dłużej, bo wydaje mi się, że z tobą to można by było przy ognisku naprawdę długie godziny siedzieć i słuchać, aż do wschodu słońca, a nawet może i dłużej. Zależnie od tego oczywiście, jak dużo napitku się weźmie oraz jedzenia także, bo ciało też trzeba jednak ładować odpowiednio pozytywną energią, a czasami nawet procentami. Moim gościem była Iwona Zajfryd, która opowiadała o szeptuchach. Ja ci bardzo dziękuję za fantastyczną rozmowę. No i mam nadzieję na kolejne rozmowy z tobą. Dziękuję bardzo. Rozmawiałam z Szymonem Gilis. Bardzo dziękuję Słowiańskiej Agencji Prasowej za zaproszenie. Bardzo dziękuję w ogóle, że temat szeptuch się komuś zatlił i ktoś uznał, że może to być ciekawe, a może ktoś inny będzie chciał również posłuchać. Do powiedzenia na temat szeptuch jest jeszcze bardzo dużo. Dzisiejsza rozmowa jakby stopiła tylko kawałeczki góry. To była bardzo trudna w ogóle rozmowa, żeby nie wchodzić w zbyt głębokie tematy, bo można ciągnąć te opowieści faktycznie długo. I ja bardzo musiałam się trzymać, że tak powiem, na uwięzi bardzo, żeby nie zbaczać z tematów, tak? Tylko zasygnalizować istnienie pewnych sytuacji.